Cześć ludzie, słuchajcie, wczoraj wpadło mi do głowy przy okazji tego, że na smartfonie wyskoczyło mi, że jest nowa aktualizacja softu, właściwie gry, w którą od czasu do czasu gram w wolnej chwili, czyli symulator budowy mostu. Pomyślałem wczoraj, że przy okazji tego myśl wpadła mi natychmiastowo, tak więc przekładam ją dzisiaj. Na wirtualia na i, i wam wrzucam temat. Od was tylko zależy, czy będziecie chcieli wziąć udział w challenge'u, który, który wam proponuję, ale to będzie challenge między wami, tak naprawdę. Ja również w tym będę uczestniczył, ale moja praca nie zostanie poddana ocenie na sam koniec przez Was. Zrobimy to w formie, w formie materiałów. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, pod tym materiałem, który tutaj zaraz wam nakręcę, zarejestruję. Będzie ankieta na mojej zakładce społeczność. Dam linka pod tym materiałem w opisie, będzie to jedyny link i zadecydujcie, czy w to wchodzimy, czy nie, czy to robimy, czy nie. Generalnie dla zwycięzcy będzie do wzięcia wkrętarka Makita 18 DF457 DWE, plus jakiś tam osprzęt składający się z wierteł i innych duperali w walizce. A będzie to dotyczyło budowy mostu. Zrobimy model mostu i go później obciążymy. Również wspólnie będziemy musieli zadecydować nad tym, jak go będziemy obciążali, żeby to było miarodajne i takie same u każdego. Zasady, które wymyśliłem ja i których się będziemy trzymali, to będzie rozstaw, rozstaw mostu, to będzie miał metr, czyli 100 cm będzie musiał mieć most, który będziemy opierali. Który będzie z przekroju miał 14 na 14 cm maksymalnie. Zaraz wam wszystko zaprezentuję, tak sobie to właściwie wczoraj i dzisiaj rano wymyśliłem zaraz wszystko będzie jasne, czyli to będzie wszystko oczywiście umowne w tej chwili, no ale ja to proponuję, tak więc czyli tu będzie mieli 7 centów również, zaraz wszystko wam zwymiaruję i zaprezentuję jak to wymyśliłem. Myślę, że to będzie fajna, fajny quiz dla wielu z Was, którzy podejdą do tego pewnie na poważnie, ale ustalimy to tak, żebyśmy mieli wspólne, żeby każdy z Was miał wspólne 0,14 m, czyli 14 cm, żeby były równe szanse dla każdego. Materiał, z którego to będziemy robili, również wybiorę, e, może jutro pojadę, bo muszę jechać do Gorzowa, e, wybiorę w Castoramie, Albo w Obi. Myślę, że Castorama jest takim sklepem bardziej dostępnym, dostępnym dla każdego. Ktoś, kto będzie chciał wziąć w tym udział, to nie będzie stanowiło to dla niego problemu, żeby przy okazji w Kastoramie to yy, nabyć. Tak więc słuchajcie, yy, pomysł mój jest taki, że tu mamy 14 cm na zewnątrz na 14 cm. Widać doskonale, tak. To jest pole, w którym musimy się zmieścić, czyli na zewnątrz 14 na 14. Całość będziemy robili w konstrukcji kratownicowej. To jest pierwsza sprawa. Drugie, co mi przyszło tak na szybko na myśl, że nie łączymy ze sobą elementów, nie kleimy, bo cały most, cały most będzie klejony z elementów. Wiem, że takie są, bo je widziałem, ale ostatecznie to też zadecydujemy wspólnie, znaczy zadecydujemy, jeżeli takie będą, to, to z takich będziemy robili. Pomysł był taki, żeby to robić z elementów 2 yy, na 1, czyli 0,02 do góry i 1 cm w bok, takie widziałem gdzieś yy, kantóweczki listeczki. Nie, tu nie poszło, coś nie pykło teraz 0,02 do góry 0,01 czyli 2 na 1, tak? centymetr na 2 cm z takich kantułaczek będziemy to robili i oczywiście mamy do dyspozycji wtedy tutaj 1 cm czyli trzymamy się tego bardzo ściśle wtedy czyli tutaj tu będzie szła jedna kratownica po długości tu będzie szła druga czyli do dyspozycji mamy bo cały most będzie dłuższy niż metr bo on będzie miał w sumie chyba 114 na to wyjdzie tak tak, 114 cm, czyli 1,14 14, ale mamy do dyspozycji z jednej strony z jednej strony konstrukcję taką i z drugiej taką po długości, czyli środek nie będzie uzupełniony. Niemniej jednak nie ma znaczenia, czy będziecie to dla mnie łączyli górą, dołem i tak dalej. Umawiamy się także że dwóch poszczególnych elementów, tych, z których będziemy go budowali, nie łączymy ze sobą, czyli nie klejmy go koło siebie. Nie klejmy ich jeden do drugiego, ani jeden na drugi również nie klejmy, no bo byłoby to nieuczciwe trochę. A jeżeli się będziemy w to bawić, będziemy się trzymali tych zasad, czyli jednego do drugiego w pionie nie klejmy i w poziomie również. Z takich na szybko rzeczy dla mnie nie ma znaczenia, czy zrobicie most konstrukcji, gdzie tu jest środek teraz. Tu nie ma znaczenia, czy on finalnie będzie wyglądał w taki sposób. Trójkąta z kratownicy, może być prostokąt, nie ma to naprawdę absolutnie dla mnie znaczenia. Robimy, czy on będzie zrobiony, kurde, nie mogę trafić. No. Nie ma znaczenia, czy on będzie finalnie wyglądał w ten sposób. Czy będzie wyglądał w taki sposób? Generalnie nie idziemy w dół, w tym kierunku nie idziemy w dół. Poziom góry, czyli dwa punkty podparcia, będziemy musieli mieć jakieś, które będą stabilne, sztywne, nieważne na jakiej wysokości, czy metr, czy 50 cm i tak dalej, żebyśmy na dole mogli zawiesie zawiesić tutaj, którym to będziemy obciążali. Ważne jest to, że tu w tym miejscu mamy posadowienie 7 cm. Na 14, na 7, oczywiście, z drugiej strony to jest maks, jaki, jaki robimy. Ważną rzeczą jest, jeszcze jest to, że tutaj w osi będzie musiał być element, to również wymyśliłem dzisiaj. To też tak się umawiamy. Czyli on będzie miał bo będziemy do czegoś musieli solidnie to zawiesić bo myślę, że kilka ładnych kilogramów niektóre konstrukcje y, wytrzymają. Na to liczę. 0,0. 2. Czyli element, który będziemy. Nie, 0,1 miał być, przepraszam. Czyli w sumie, żeby on miał 2 cm na 4 do góry. 0,01 ok. I 4 do góry. 0,04. Mam nadzieję, że uczciwie do tego podejdziecie. Bez żadnych kombinacji, których nie będzie widać. I po pomysł mój jest taki, że. Wybierzemy wspólnie zdjęcia, będziecie mi przesyłali na maila moich konstrukcji, waszych konstrukcji, na mojego maila, i wspólnie w ankiecie zadecydujemy, którą, które 10, 10 wybierzemy, mam nadzieję, że będzie ich sporo, 10 konstrukcji, które wybierzemy do finału. Wy zadecydujecie wspólnie w ankiecie na podstawie zdjęć przesłanych przez przez Was i później każdy z Państwa, jak będziemy o, oczywiście miał ochotę w tym wszystkim brać udział, nagra e, obciążenie swojego mostu e, z wagą elektroniczną, czyli nieważne w jaki sposób to będziecie obciążali, ważne żebyście to zaprezentowali, czyli ten element, który mamy tutaj, to umawiamy się, że on stanowi integralną część konstrukcji i jest właśnie w tym miejscu tutaj. Tak będzie to musiało być zrobione, żeby ten element był i ten element tutaj w środku będzie przewiercony wiertłem dziesiąteczką, tutaj będziemy go wiercili wiertłem dziesiątką dziesiątka, czyli 0,005 dobra i wszystko będziemy robili, elementy będą wszystkie klejone ze sobą nie, będą, nie będziemy używali E, żadnych metalowych e, elementów, żeby to wszystko połączyć. Na zewnątrz musimy mieć, tak jak tutaj było pokazane, 14 cm, może być mniej, bo musicie wziąć pod uwagę to, jeżeli będziecie chcieli korzystać e, z, z połączeń w węzłach, czyli musicie również to odjąć. Zaraz Wam e, pokażę, co mam na myśli. Czyli to później będzie w tym, w tym miejscu przewiercone dziesiąteczką wiertłem. I tutaj będzie wystawała śruba i tą śrubę będziemy obciążali. Nieważne w jaki sposób to zrobicie te obciążenie do tego zawiesia, yy, ważne, żeby było pokazane na wadze elektronicznej, ile kilogramów dokładacie kolejnej wagi w sumie, żeby to można było oszacować. I teraz jeszcze jest kwestia taka, <laughs> kwestia jest taka, yy, te elementy łączeń, bo nie wiem czy jak, jak do tego podejdziecie. Załóżmy, że robimy. Oczywiście nie ma to znaczenia w tej chwili, tak? Prostą kratownicę, że zrobicie. No i te elementy węzłu, czyli te, gdzie się łączą ze sobą, jeżeli na powierzchni tych elementów. Zaraz postaram się to pokazać jeszcze inaczej. Załóżmy, że tu jeszcze idzie element. To jest oczywiście w tej chwili zrobione w taki sposób, jak widzicie. Czyli załóżmy, że. Te węzły łączymy w ten sposób. Tu, tu oczywiście, na, na powierzchni nie, nie wychodzimy poza obszar samej kratownicy, czyli ten element cały, który położ, połączycie. Również wybierzemy materiał, jakim to będziemy łączyli. Myślę, że to będzie jakaś sklejka 2 mm, 3 mm, jakiś materiał, który do tego znajdę. To nie wychodzimy poza obszar tego i to wszystko będzie klejone ze sobą. Nie będzie to skręcane, zbijane i tak dalej. Tylko będzie klejone, i wszyscy będą korzystali z tego samego kleju, z tego samego. Współproduktu tej kantówki, z której będziemy korzystali, którą wybiorę, ostatecznie myślę, że w kastorami. Tak jak mówiłem na początku, nie że ktoś pojedzie sobie do stolarza i stolarz mu wytnie 2x1, bo możemy wyciąć z różnego materiału. Żeby to było naprawdę uczciwe, tak więc jeżeli chcecie, w ankiecie zadecydujcie. Umawiamy się także dzisiaj. Mamy 13 stycznia. Dzisiaj do północy, jeżeli będzie wola wasza, że wchodzimy w to, no to w to wchodzimy i później ustalimy wspólnie szczegóły na live streamie. Może jakimś, ale myślę, że to będzie coś bardzo ciekawego i bardzo jestem sam ciekaw tego, ile, ile wytrzyma najmocniejsza konstrukcja, która będzie przez was. Zaprezentowana, czyli tak jak mówiłem, nie sklejamy tego ze sobą dwóch elementów, bo byłoby to nieuczciwe, bo można byłoby całą ścianę skleić, każdy ze sobą i nie, nie jakby się to miało do pozostałych konstrukcji. Korzystajcie z internetu, z wiedzy znajomych, rodziców, tatów, mamów itd. Ja się będę posiłkował również internetem i mam zamiar się odezwać do Rafała, który jest inżynierem, żeby mi pomógł w tym, żeby to było naprawdę wytrzymałe. Tak więc myślę, że to będzie coś fajnego. Nagroda będzie symboliczna, bo to tam wartości około 1000 zł, ale każdemu pewnie majsterkowiczowi w domu taka piła się przyda, bo sam z takiej piły korzystam z, również z tej samej marki z innych modeli, ale bardzo przydatne narzędzie, urządzenie. Tak więc zapraszam serdecznie, jeżeli macie ochotę. W tym momencie wrzucam pod materiałem link do ankiety, czy robimy wyzwanie. To będzie właśnie zrobione wyzwanie między wami, między wami z wami, tak? Nie ze mną. Ja też, tak jak mówiłem, będę w tym uczestniczył, bo sam jestem ciekawy, co mi się uda stworzyć. Mam jakiś już pomysł na to. Ale te filmiki, które mi prześlecie, z 10 osób, które podeślą konstrukcję, myślę, że sobie nadodamy parę ładnych dni czy też tygodni, bo, bo tego nikt nie zrobi od ręki, a będzie to coś, coś naprawdę ciekawego i wspólnie zadecydujemy sobie, ile dajemy czasu. Tak więc piszcie pod ankietą, jakie macie na to pomysły, co może błędnie powiedziałem i tak dalej, czego nie wyszczególniłem, czego konkretnie w konkretne ramy nie obrałem, że, że jest zbyt wiele niewiadomych. Tak więc ja wyciągnę z tych Waszych komentarzy Wspólny mianownik. Jeżeli oczywiście będziecie. No tak, wyciągnę wspólny mianownik, zrobię taką listę, co wchodzi w grę, co można, czego nie wolno i zapraszam do zabawy tak naprawdę. Cześć, i czołem, kluski z Rosłem w niedzielę.